po krótkiej przerwie. Nasz kolejny gość, Rafał Chrzanowski, witam. Dzień dobry. Trener tenisa i o tenisie będziemy właśnie rozmawiać. Daria Kuczer i Emma Zakordoniec. To są dwie szczecińskie zawodniczki, które, no może zacznijmy od tego, które ostatnio odniosły sporo sukcesów. Po pierwsze to był turniej, proszę mi powiedzieć, zanim znajdę, Tenis Wrocław Cup. I tam Daria Kuczer wygrała ten turniej cały. No, podzieliły się sukcesami, bo Daria zajęła pierwsze miejsce w grze pojedynczej, Emma miała pierwsze miejsce w grze podwójnej. Po czym zaraz Mistrzostwa Polski. Od razu potem były Mistrzostwa Polski w Warszawie. Zbliżone wyniki, tak, bo Daria zajęła pierwsze miejsce, złoty medal w singlu, Emma ciut niżej brązowy medal w deblu, ale poparty brązowym medalem w singlu, także łącznie 3 medale udało się przywieźć. To były zawody jedne i drugie do lat 14, czyli to jeszcze młode zawodniczki. Ile mają lat? 14 właśnie? 13 i 14. Czyli gdzieś na granicy tego wieku. No i w takim razie moje pytanie, czy to już świadczy o tym, że potencjał jest gdzieś na jakieś sukcesy? Wie pan co, tak, bo w tenisie dziewcząt bardzo szybko krystalizuje się czołówka zarówno krajowa, jak i europejska. Tak naprawdę już nawet na poziomie 12 lat można powiedzieć, że te dziewczynki, które osiągają sukcesy w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest bardzo duża powtarzalność, to nawet statystyki potwierdzają, że wszystkie kobiety, które w tej chwili są w światowej czołówce, były również w czołówce w najmłodszych kategoriach wiekowych, do lat 12, do lat 14, także tutaj przełożenie jest bardzo duże, więc no, te sukcesy na pewno są taką wskazówką, że możemy mieć z nich pociechę w przyszłości. Czy to jest tak, że to są pierwsze efekty, nie wiem, sukcesów wśród radwańskich, czy naszych tenisistów, Jurka Janowicza, czy to jeszcze nie? Czy to jeszcze jest pokolenie, które zaczynało zanim ci nasi topowi tenisiści rozpoczęli swoją karierę na najwyższym szczeblu? Wie pan co, jest coś takiego, jakiś taki efekt na pewno się pojawia, bo wspólnie z trenerami w naszym środowisku zauważyliśmy, że przez te w zasadzie półtora miesiąca od sukcesów Janowicza i Radwańskiej na Wimbledonie wydarzyło się po prostu tyle dobrych rzeczy. Ja miałem przyjemność tuż właśnie przed tym turniejem we Wrocławiu. Byłem z drużyną jeszcze młodszych dziewcząt do lat 12, z reprezentacją do lat 12 we Francji na finałach Mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej. Udało nam się wicemistrzostwa Europy przywieźć i rzeczywiście widać, że w tych dzieciakach jakby coś się takiego otworzyło, taka wiara w to, że można, że jednak polski tenis może być potężny, że polski tenisista czy polska tenisistka mogą odnosić sukcesy. Także na pewno efekt Janowicza i efekt Radwański jest zauważalny. No to możemy się cieszyć, chociaż z drugiej strony to jest taka polska specyfika, jeżeli chodzi o sport, że w momencie, kiedy ktoś odnosi sukces w jakiejś dyscyplinie, patrzmy Małysz, patrzmy polscy siatkarze, to ludzie nagle zaczynają się garnąć. To oczywiście jest dobry efekt, chociaż nie wiem, czy to nie powinno gdzieś tam działać bardziej, powiedzmy, odgórnie. Zapytam inaczej, jak się plasuje sytuacja w polskim tenisie? Czy są warunki do tego, żeby trenować, czy to jest drogi sport, żeby go podjąć i rzeczywiście próbować jakieś sukcesy odnosić? Znaczy, wie pan co, jest taka otoczka wokół tenisa, że to jest drogi sport i to niestety źle wpływa na naszą dyscyplinę, bo to powoduje, że odstrasza to wiele osób. Czy to jest drogi sport? No zależy na jakim poziomie. Na poziomie takim początkowym, czysto rekreacyjnym właśnie nie jest. To wiele osób tak myśli, a to mija się z prawdą, bo w tej chwili i sprzęt do tenisa, i wynajem kortu, to myślę, nie są wielkie wydatki. Na poziomie takim, powiedzmy, wejścia w zawodowy tenis, rzeczywiście tutaj koszty rosną, bo z tym wiążą się wyjazdy do zagranicznych krajów, bardziej intensywne treningi. Natomiast czy są warunki? Brakuje nam na pewno bazy, jeżeli chodzi o szkolenie zimą, prawda? Bo niewiele jest hal tenisowych w Polsce i tutaj na pewno odstajemy pod tym względem w porównaniu nawet z sąsiadującymi z Polską krajami. Natomiast na pewno w tej chwili już jest i wiedza, i know-how, i pewne doświadczenie, talent wśród młodzieży jest, tego nam nigdy nie brakowało.
a być może właśnie najważniejszym elementem był ten bodziec taki z najwyższej półki, który teraz został osiągnięty. No i zobaczymy, być może również efektem tego będą większe nakłady na obiekty, tak? Bo tylko tego nam brakuje. Pani minister Mucha po Wimbledonie zadeklarowała, że w każdym województwie stanie piękna nowa hala tenisowa, więc być może coś tu dobrego się wydarzy. No, oby tak było w takim razie. Zresztą to chyba najważniejszy, teoretycznie przynajmniej, najważniejszy skutek tego efektu sióstr Radwańskich i Janowicza powinien być taki, żeby jak najwięcej młodzieży się do tego sportu garnęło. Wtedy będzie z czego wybierać też. No jak najbardziej. To już, no myślę, nie tylko ten aspekt sportowy, ale również taki zdrowotny, prawda? No nam jako społeczeństwu powinno zależeć na tym, żeby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na boiskach, w salach gimnastycznych, na kortach, na pływalniach, prawda? Także cieszy na przykład, że powstaje tyle orlików. Nam w środowisku tenisowym marzy się, żeby przynajmniej przy co trzecim orliku był kort tenisowy. No to powiedzmy o tym aspekcie sportowym w takim razie, bo nie każdy musi być wyczynowcem. Dlaczego warto zająć się tenisem, powiedzmy nawet na poziomie rekreacyjnym? Ja myślę, że powody są przede wszystkim dwa. No, tenis jest sportem, który wspaniale ogólnorozwojowo wpływa na nasz organizm. Jest to zresztą taka dyscyplina sportu, którą wielu innych sportowców jako dodatkowy trening uprawia. Na pewno nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Myślę, że to jest jedna z niewielu dyscyplin sportu, gdzie 6-latek i 80-latek mogą stanąć po dwóch stronach siatki i grać ze sobą, bawić się. Także to jest ten element, a z drugiej strony no jest to sport budujący dużą samodzielność i ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny w zestawieniu ze sportami zespołowymi. No tenis już od małego uczy podejmowania decyzji i bycia samodzielnym, no a myślę, że w wychowaniu młodych ludzi no jest to bardzo ważny element. No cóż, to miejmy nadzieję, że jak najwięcej młodzieży będzie się do tenisa właśnie garnąć. Miejmy nadzieję, że tutaj dziewczyny to tylko, że tak powiem, przedsmak ich sukcesów. Miejmy nadzieję, że następnym razem, jak się spotkamy, to będziemy rozmawiać o jeszcze większych sukcesach, jeszcze większych osiągnięciach. No, jestem o tym przekonany. Obie w zasadzie już pukają w tej chwili do pierwszej setki w Europie, także myślę, że takie poważniejsze europejskie już sukcesy są na wyciągnięcie ręki. No to czekamy. Pierwsze dobre informacje są, pewnie będą następne. Rafał Chrzanowski, AT Pro Masters Szczecin, trener tenisa, był moim i Państwa gościem. Krótka przerwa i widzimy się ponownie. Dziękuję.